Nitrox od Real Farm. Najsilniejszy legalny spalacz tłuszczu na rynku. Pozbądź się tłuszczu raz na zawsze. W składzie aż 22 aktywne składniki. Sprawdź na hydrox.com.pl. Kasia, jestem trenerem CrossFit Level 1. Swoją przygodę z CrossFitem zaczęłam około 4 lata temu. Zaczęłam od zajęć typu cross-training, trening funkcjonalny, trening kettlebell. A potem trafiłam do afiliowanego boksu crossfitowego, gdzie poznałam prawdziwy CrossFit. Poznałam tą społeczność, community i z miejsca się w tym zakochałam. Czemu? Ten trening jest bardzo różnorodny. Ten trening pozwala nam się rozwijać na wielu płaszczyznach. Polepsza nam się sprawność, wydolność, rośnie siła. Przede wszystkim zaczynacie zwracać uwagę na to, że nie do końca najważniejsza jest wasza sylwetka, wasza budowa ciała, tylko to, jak funkcjonujecie, to, że zaczynacie się stawać sprawniejszym człowiekiem, jesteście lepszą wersją siebie. Coś, co wcześniej wydawało wam się niemożliwe do zrobienia, przy sumiennym trenowaniu okazuje się, że jednak jest do zrobienia. I to chyba jest najfajniejsze w tym wszystkim. Wasz progres i rozwój. Dlatego myślę, że warto spróbować swoich sił w crossficie. Crossfit jest przede wszystkim dla wszystkich. Istnieje w nim formuła tak zwane skalowanie, czyli każdy ruch można zeskalować, czyli wykonywać go w nieco łatwiejszej wersji. On nadal będzie angażował te partie mięśniowe, które są w danym ćwiczeniu, ale troszeczkę w łatwiejszej wersji. Przykładowo, jeżeli nie jesteś w stanie się podciągnąć siłowo na drążku lub wykorzystując tak zwany keeping, zawsze możesz robić tak zwany ring row, czyli podciąganie na kółkach gimnastycznych, mając stopy przy ziemi, tak? To dalej będą pracować plecy, czyli to, co nam w tym przypadku jest potrzebne i to później cię doprowadzi do podciągnięcia siłowego, tak? To nie jest żadna eureka, to już dawno zostało opracowane. Grunt to przede wszystkim się nie bać. Crossfit jest stworzony dla wszystkich. Pierwszy krok, wiadomo, zawsze jest najtrudniejszy, ale jeżeli trafisz do odpowiednich trenerów, odpowiednich ludzi, to oni na pewno prawidłowo się tobą zajmą. Dlatego crossfit jest prowadzony w tak zwanych boksach. W boksach afiliowanych zawsze trener posiada uprawnienia tak zwane level 1, które gwarantują, że nauczycie prawidłowej techniki i będzie dbał o twoje bezpieczeństwo przede wszystkim. To jest tutaj najistotniejsze. Trening CrossFit składa się z wielu ćwiczeń. Każdy trening jest bardzo różnorodny, tak zwany workout. Zazwyczaj się nie powtarza. Są tak zwane hero wody, które są wykonywane przez ludzi na całym świecie, ale w boksach masz zawsze programowanie i bardzo, bardzo, bardzo rzadko zdarza się, żeby trening był taki sam. To jest jedna z cech, które wyróżnia CrossFit od innych treningów, innych dziedzin sportowych, no na pewno od kulturystyki. I co się w nim składa? Przede wszystkim dwubój olimpijski i różne jego kombinacje, czyli podrzut i rwanie.
ćwiczenia gimnastyczne, wszelkiego rodzaju podciągania się na drążku, od pull-upów przez toast-to bary, chest-to bary, kończąc na muscle-upach. Podobną sytuację mam na kółkach gimnastycznych. Przez pracę strict, czyli przez pracę siłową, poprzez wykorzystanie keepingu. Do tego dochodzą nam ćwiczenia z obciążeniem własnego ciała, typu pompki, przysiady, air squady, push-upy i wydolnościówka, czyli double unders, podwójne przeskoki na skakance, bądź potrójne, pojedyncze, rowerek, airbike, wiosła, ski ergometr, jest tego naprawdę dużo. Crossfit jak najbardziej jest dla kobiet. Przede wszystkim jest nutka rywalizacji, co kobiety bardzo lubią, jak wiemy. To jedna sprawa. Dwa, że możecie się nauczyć rzeczy, które pozornie wydają się bardzo trudne. Typu gimnastyka, praca na drążku, podnoszenie ciężarów i wiele innych rzeczy, które wcale nie są tylko dla facetów, ale jak najbardziej dla dziewczyn. Dziewczyny są bardzo dokładne, bardzo, bardzo precyzyjne w tym. Spotkałam się z wieloma sytuacjami, gdzie dziewczyny dużo szybciej załapywały technikę niż faceci. Taka prawda. Z czego to wynika? No, dziewczyny przede wszystkim się bardzo mocno angażują. Zależy im i skupiają się na pracy. Nie cisną na ciężar, nie cisną na to, żeby być jak najlepszą wśród innych, tylko być jak najlepszą wersją siebie, czyli być po prostu lepszą niż tą, którą byłam wczoraj, tak? I to jest mega, mega fajne. I co ciekawsze, ciężary wcale nie zrobią z was faceta. To, że raz podniesiesz sztangę, nie znaczy, że urosną ci wąsy. Inaczej, zbuduje ci się fajna sylwetka, zaokrąglą te miejsca, które mają się zaokrąglić, brzuch stanie się bardziej płaski, mięśnie brzucha zaczną się pojawiać. Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez osoby początkujące, osoby, które zaczynają swoją przygodę z crossfitem? To presja, to znaczy presja, ich wyimaginowana presja, otoczenia i staranie się wykonywanie wszystkich treningów na tak zwanym RX-ie. RX jest to określony ciężar bądź zakres ruchu, jaki macie wykonać danego dnia w workaucie, tak? Czyli przykładowo mamy pracę na sztandze, w której macie ustalone obciążenie, przykładowo 25 kg, tak jak ja mam tutaj. Taki jest RX, ale to nie znaczy, że wcale ty musisz wziąć taki ciężar i na pewno ten nie będzie od ciebie wymagał. Zawsze, przede wszystkim, musisz dostosowywać ciężar do swoich umiejętności, do swojej techniki i do swoich możliwości. Więc przede wszystkim musisz wykonywać ruch w pełni technicznie, w pełni bezpiecznie i wtedy na pewno przyniesie to jakiś rezultat. Nie jest żadnych efektów, nie przyniesie wykonywanie ćwiczeń na zbyt dużym obciążeniu, zbyt trudnych technicznie, bo przede wszystkim nie będziesz w stanie zrobić tego prawidłowo, albo skończy się to kontuzją, albo po prostu będziesz stał cały czas w miejscu. Więc jedna i druga opcja nie są korzystne dla ciebie. Tego nie zalecam, trzeba słuchać się trenera i iść stopniowo do przodu. Czas jest tutaj najważniejszym wyznacznikiem. Początkowo powinno się trenować, ciężko określić to, bo każdy jest indywidualną jednostką. Myślę, że na początek odpowiednio jest trzy razy w tygodniu, tak żeby się wdrożyć cały ten system. Prawdopodobnie wkręcisz się w to wszystko tak, że będziesz chciał trenować 5 razy w tygodniu, 6 razy w tygodniu, no ale niestety, jak we wszystkim, dużo nie znaczy zawsze dobrze. Trzeba mądrze rozpracować sobie plan dnia, a trening to ma być przyjemność, nie konieczność. Nasz układ nerwowy musi to wszystko ogarnąć. Większość z nas
no niestety nie jest atletą, nie jest zawodowym sportowcem, jest zwykłym szarym człowiekiem, który łączy życie codzienne z treningami, tak? Więc jeżeli mamy ciężki tydzień, nie dokładamy sobie jeszcze do tego mega hardkorowych treningów, bo efekt na pewno nie będzie z tego dobry.